No i gratulacje. Teraz z tamtym okoniem się zadowól. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Okej, okay, let's go. Ha, bitch, i co? Chwila. Te kroki są dziwne. Tego w oryginale nie było słychać. Ale dobra. Jakiś bug czy coś pewnie. O kurde. Nie w tą jedkę poszło. Cholerna herbata i mój skill w piciu napojów. Trzeba było koszulkę nałożyć normalną. Okej. Zostało tutaj kilka uschniętych kwiatów. Są zbyt mocno zamoczone, aby mogły posłużyć jako podpałka. Ty! Resztki po ognisku. Mając podpałkę i krzesiło, mógłbyś rozpalić tutaj nowe ognisko. Gdzie to było? W sumie tutaj i tak dużo szukania nie ma w tym miejscu, więc... Ta. Chwila, moment. Dobrze mówię, nie pamiętam tej gry aż tak dobrze. Znaczy no, a tu byłem. To tutaj ten, miejsce z bugowanymi krokami jest, ale dobra. Tu chyba niczego nie znajdę. Tam jeszcze inne pomieszczenie było. Idź kurde! Tutaj. Ale przy okazji, tam też coś jest, zobaczmy co tutaj jest. Jakieś zawsze skrzynki się znajdzie, nie? O! Suszony bukiet. W sumie to może i tak nie eksplorowałem tego miejsca. Hypotion, dobra, jest. Czemu kurde używam angielskich nazw, skoro tutaj po polsku piszę? Ja pierdzielę, będę musiał się przyzwyczaić. Będę musiał się przyzwyczaić do tego. Tak czy owak, no ja w tą grę grałem po francusku, po angielsku ze dwa razy i teraz po polsku gram. Ja to jestem obieży światem, nie? Zbadaj. Mogą być kamienie. No i wszystko okej. Okay. Nie ma tutaj nic więcej, chyba nie. Save'nę tak dla jaj. Ponieważ ja uwielbiam zapisywać co 5 sekund. Taki już jestem, I'm sorry. O kurde. Pieprznęło to pieprznęło. Jestem głodny. Vitidus z tymi wszystkimi pysznymi kamieniami wokół niego. Mówiłem! A kamienie to co? What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Jestem dużym chłopcem.
You cried. Zamknij się! Chłopaki nie płaczą. Więc przestań się mazać. O kurde, zarąbiście, znowu jakieś gówno chce mnie wsadzić mackę w miejsce, gdzie nie zagląda słońce. Hey, wait, wait! Don't go out on me! Nah, just hold on. I'll get more wood. A nie mówiłem? Biegaj se, biegaj! I tak walka będzie turowa, więc możesz co najwyżej sobie tylko się popisywać. Mówiłem! Give me a break! Ta! Gień! Będziemy na siebie skakać po kolei. Tańcz w rytmie makareny. Ha! Ja umiem lepiej skakać od ciebie, poczwaro. O kurde! Może byś tak zrobił krok w bok? Kawaleria przyszła! Let's go, bitch! You on my side? Cool. Niektóre przedmioty, jak na przykład granaty, powodują specjalne efekty. Takie przedmioty mogą być użyte tylko w walce za pomocą zdolności użycie. Czyli no. Proszę bardzo. Tylko ta tajemnicza dziewczyna może tego używać. Przy okazji przedmiot. Wezmę, uzdrowię sobie HP. I właściwie ile mam tych granatów? Wezmę, ukradnę mu coś. Fajne jest to, że taki potwór ma w kieszeni granat, który mogłem ukraść. Wezmę jeszcze raz. Jeszcze! Masz po pysku. Dobra, już chyba nic nie ma. O, fuck me. Masz, bo ty tylko umiesz używać granatów. Specjalne. Dobra. Kurde, to się nazywa technologia do jasnej ciasnej, nie? Dobra, już niczego chyba nie ma. Ja napierdzielam spierdzielonego scyzoryka, a ona używa granatów. Kto jest mądrzejszy? You're out. Znaki zapytania wie, o co tu chodzi. Strefa, sfera zdolności. Ładny zderzak. Wow! Ona ma oczy! That was close. Hey, nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Fredek Drak! Jeszcze po arabsku mówią. Kemet? Fed! Trivida Krisa! Drownia, Drakisha Tate. Ifun Petit, Papuneket Fedrik. Kuno.
Au. Zarąbista kawaleria, nie ma co. Teraz będę ich niewolnikiem. Jak mogłeś mnie popchnąć, kiedy leżałem? Right, whatever. Ja nie umiem naprawiać samochodów. I said I don't understand. Akumala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. O, więc jednak umiesz gadać. Szkoda, że wcześniej tego nie zrobiłaś. Co mi powiesz na swoje usprawiedliwienie? Oh, almost forgot. O! Level upowanie, dobra. Jest tutorial do tego, oczywiście. Ja tam nie muszę nic mówić, ponieważ tutorial to zrobi za mnie, więc po prostu czytajmy, ponieważ cała Polska czyta dzieciom. Za pomocą planszy sfer możesz rozwijać swoje postacie. Odbywa się to poprzez aktywację węzłów za pomocą sfer. Zobaczmy, jak to działa. Zarąbista muzyka. Wybierz opcję plansza sfer z głównego menu. Kursor pojawi się na obecnej pozycji wybranej postaci. Użyj strzałek, by poruszać kursorem. Informacja o ulepszeniu wyświetlana jest na górze ekranu. Oto miejsce ulepszeń obronnych, pozwalające na naukę zdolności. Miejsca z ulepszeniami nazywamy węzłami. Aktywuj węzły, by ulepszać swoje postacie. Czyli no, za każdym razem, kiedy dostaniemy level w tej grze, to nie dostajemy automatycznego level upu statystyk, musimy to sami zrobić poprzez ten cały sphere grid, czy tam, nie pamiętam, jak po polsku to nazwali. Postać musi być na węźle lub obok niego, aby go aktywować. Przejdźmy przez to krok po kroku, czyli no, level po prostu nam oznacza, ile możemy kroków w przód zrobić. Tutaj sfery 4 chyba, to jest to nasz level? To oznacza, że możemy ruszyć się o 4 pola. I przy okazji możemy też aktywować wszystkie te węzły podczas ruszania się. Ty naciśniesz Z. Kursor wróci do pozycji postaci i pojawi się lista opcji. Jeśli wybierzesz przenieś, wyświetli się liczba kroków, które postać może wykonać. To o tym mówiłem. Trochę lubię ten system, ale jest dość czasochłonny, więc nie wiem, jak to zrobię z tym let's playem i levelowaniem, zobaczymy. Liczbą tych kroków jest jednocześnie liczba sfer postaci, sfery. Sfery te zdobywane są za pomocą punktów umiejętności PU, otrzymywanych za udział w walkach. Aby poruszać się po planszy, postać musi brać udział w walkach, by zdobywać PU i zwiększać liczbę sfer. Czyli jeśli postać nie bierze udziału w walkach, nie będzie mogła stać się silniejsza. W tym wypadku Tidus posiada 4 sfery, więc może się poruszyć do 4 kroków. Rób to jednak powoli, aby aktywować wszystkie węzły, dokładnie. I można po prostu popierdzielić w przód do tego całego mieczyka, co tam widzicie, bo w tym wypadku pominiemy tą sferę zdolności wcześniejszą, tą, co jest na drugim miejscu. Zróbmy pierwszy krok, ponieważ pierwszy krok jest zawsze najważniejszy. Nauczmy postać zdolności otucha. Zwróć uwagę, że musisz być jedynie obok węzła, aby go aktywować. Ty wybierzesz miejsce docelowe. Postać przemieści się automatycznie, zużywając wymaganą liczbę sfer.
Gdy postać dotrze do wyznaczonego węzła, wyświetli się prośba o zatwierdzenie ruchu. Potwierdź za pomocą tak. Okej. Jeśli chcesz aktywować pominięte węzły, musisz zużyć sfery, by wrócić. Gdy wracasz po swoich śladach, cztery kroki zużywają jedną sferę. Ciągłe wracanie nie jest efektywne, więc zaplanuj drogę tak, aby nie tracić niepotrzebnie sfer. Dobra! Skoro postać jest na miejscu, aktywujmy węzeł. Do aktywacji węzłów potrzebne są sfery funkcyjne. Możesz je zdobyć na różne sposoby, na przykład poprzez pokonywanie wrogów. Naciśnij Z. Co na mojej klawiaturze jest chyba... W. Następnie wybierz użyj. Właśnie dlatego muszę, kurde, ogarnąć pada. Wyświetla się lista posiadanych sfer funkcyjnych. Każda sfera ma specjalne właściwości. Na przykład sfery siły są wykorzystywane do aktywacji węzłów i odpowiedzialnych za siłę, obronę i punkty PZ. Czyli no, podczas jeszcze tego całego levelowania, no nie, musimy dropić przedmioty od przeciwników, czyli te sfery. Co nie jest zwykle problemem, bo zawsze dropią tyle tych sfer, ile nam trzeba, więc nie ma problemów. Sfery zdolności aktywują węzły ze zdolnościami. O co ty nie powiesz? Można aktywować jedynie węzeł na aktualnej pozycji postaci oraz węzły sąsiadujące. To oznacza, że węzły przed i za obecną pozycją również mogą zostać aktywowane. Na tym przykładzie tylko węzeł ze zdolnością może zostać aktywowany, więc musisz zużyć sfery zdolności. Gdy wybierzesz sferę, węzły, które możesz za jej pomocą aktywować, podświetlają się. Trochę ten tutorial jest obszerny. Ale dobra, mniej więcej chodzi o to, że no... Wszystko nie jest wcale tak skomplikowane, szczerze wam powiem. Jest! Nauczyliśmy się zdolności, ile to nam zajęło 50 minut. W taki sam sposób można wzmocnić siłę, magię, maksymalne punkty życia i punkty magii postaci. Sfery siły, many, szybkości są potrzebne, by ulepszyć odpowiadające właściwości. Ponadto każdy węzeł na planszy może zostać osobno aktywowany przez każdą postać. Czyli każda postać może reaktywować węzeł bez już używany przez inną postać, przenosząc się w dane miejsce i aktywując go. Zwróć uwagę, że blokady nie mogą zostać w tej chwili usunięte. Gdy będzie taka możliwość, dostępny będzie kolejny samouczek. Hell yeah, nie mogę się doczekać. Gdy już wiesz, jak ulepszać swoje postacie, popatrzmy na inne funkcje planszy sfer. Aktualny stan postaci można wyświetlić za pomocą przycisku Enter. Dużo tych miejsc na skilli jest, no nie? Dzięki tym informacjom możesz sprawnie zaplanować ulepszenia postaci. Naciśnij A i S, czyli Q i S u mnie. Aby przełączać się między postaciami. To przydatna funkcja, gdy chcesz porównać statystyki postaci lub chcesz szybko ulepszyć kilka postaci. Naciśnij O, czyli no o, u mnie, by powiększać i pomniejszać widok na planszę. Zaraz, kurde, zobaczycie, jakie to jest gigantyczne. My fucking god! Czyż nie? Na tym zakończymy ten samouczek. Spróbuj lepszyć teraz Tindunsa. Dobra, spróbujemy. Nareszcie mogę menu włączyć, oh my god. W sumie może wcześniej też mogłem. Dobra, przy okazji, konfiguracja. Mogę od razu aranżację zmieniać. Kursor pamiętaj. To będzie zarąbiste. Później zobaczymy, co to jest oczywiście. Wibracje na klawiaturze włączę. Bo czemu nie? Pomoc? Nie. Status. Proszę bardzo, tu jest nasz status oczywiście. Zdolności Z, czyli W u mnie, bo oczywiście, kurde, gra nie wspiera innych klawiatur poza wsadem. Nie, kuwerty raczej chciałem powiedzieć. Okej, ferwor. Spiralne cięcie. Możemy też ustawiać, jak nasz wskaźnik będzie... jak będzie nasz wskaźnik się wzrastał. Tak więc... O! Stolik! Rośnie, gdy postać otrzymuje obrażenia. Kurde, to nie jest to, co lubię najbardziej. Zdolności... Nie masz... Tidus nie ma nic. Znaki zapytania nie można sprawdzić.
Przedmioty są. Mamy sferę zdolności razy dwa. Co z tego, jak innych sfer nie mamy, kurde? Ususzony bukiet i krzesiwo. Te kluczowe przedmioty to tylko na pokaz. Więc hej. Plansza sfer, zobaczmy. Jak to było? O! Patrzcie do cholery jasne, ile tego jest! Mój Jezu Chryste! No i tak, i różnica między ekspert sfer gridem a normalnym, ja wziąłem ekspert, ponieważ jestem ekspertem, to, że ekspert sfer grid jest nieco bardziej otwarty. Otóż każda postać zaczyna w innym miejscu. I inne miejsca dają nam inne zdolności, na przykład znaki zapytania. Chwila, status. Jak widać, gdzie to jest? Zręczności ma dużo, szczęścia ma dużo i tak dalej. Więc na tym będą opierać się staty. Nie wracaj. Na tym będą polegać jej staty mniej więcej. U Tidusa natomiast to raczej będzie takie bardziej zbalansowane moim zdaniem. Ale tak czy siak, każda postać w Sphergridzie będzie zaczynała w innym miejscu i każdy na każdego może włazić. Co oznacza, że z biegiem czasu, z bardzo, bardzo długim biegiem czasu będziemy mogli ogarnąć każdą postacią każde miejsce i zrobić wszystkich jednakowo, ale do tego z czasu nie starczy gry, więc wszyscy będą zróżnicowani, że tak powiem. Przy okazji po to są właśnie te całe blokady, gdzie jest ten... cholera, jak tutaj się... domyślnie? Fuck me, przepraszam! Jestem do niczego, jeżeli chodzi o klawiatury. Ta, wrócę do menu. Plansza sfer jeszcze raz. Cholera jasna. Powiedzcie mi, gdzie? Jak to wyśrodkować mogę? Please! I beg of you. Tutaj? A, ja tutaj startuję. Okej, dobra. Ale ze mnie głupek. Spanikowałem, nie wiadomo czemu. Tak więc no. Otucha. Zobaczmy, co tutaj w ogóle jest. Którą drogą mogę pójść? Ucieczka, to nam się przyda oczywiście. Bo inaczej nie będziemy mogli z walk uciekać. Urok. Libra. Atak oślepiający. Zaczerpnij many. Zaczerpnij zdolności. O, i tutaj właśnie te blokady są po to, żeby nie włazić mniej więcej aż tak bardzo, przynajmniej na samym początku, na miejsca innych, że tak powiem. Tak więc no, powinienem tędy iść? W sumie nie, to nie jest jego droga, więc na razie będę wszystkich levelował tak jak trzeba. Nie wracaj do menu, użyj. Okej. Dobra, ty możesz? Użyj. Nie musisz. Ta, wracam do menu. I tak, zdolności. Co ta otucha robi? Zwiększa siłę i obronę drużyny. Czyli to tak jakby buffy, nie? Ale buffy tutaj nie są zbyt użyteczne, więc... walić to. Nić wyć cę, to na pundol... coś tam. Lrcawy zwalcalny wódz dos i cłowić kwać. Że co?! Jestem zepetman w pmegcu ścienale pchmpwytem pecmengu i żozdaku. O, dziękuję. Co my tu mamy? Podręcznik Albert, tom pierwszy. Jedna z tajemnic języka Albert została odkryta. Czyli no, Albert to mniej więcej to, o czym porozumiewają się ci ludzie. O, znajdź podręczniki do Albert, by móc rozszyfrować ich niezwykły język. Polegający tylko i wyłącznie na zastępowaniu liter. Albert Gegade. Tidus osiągnął rangę języka Albert. Zobaczmy, jak to działa. Wow, teraz wiem, kiedy mówią a kiedy nie. To jest takie zarąbiste.
A tak czy siak, no... A jak na razie, jakby to powiedzieć, uczenie się tego albedu nie jest wymagane. Nawet nie wiem, czy są za to jakieś nagrody, bo nigdy tego nie zrobiłem. Ale hej, no... Wiem, że w pewnym momencie gry, jak zbierzesz parę tych całych podręczników, to będzie można łatwiej rozszyfrować pewną komnatę ze skrzynkami, ale to będzie później. But there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. Let's go! And then we should be able to salvage the big prize. Mm-hmm. Okay, let's get to work. Roger. Fuck you! Ale byłby ja, jak gdyby pokazał im środkowego palca. Spierdalam stąd, nara! Chociaż nie wiem, czy pod wodą mógłbym przetrwać. Aż tak bardzo. Wróć na statek i ksnurkuj. W sumie fajne jest to w Final Fantasy X, że wszystko opiera się na, tak mocno na wodzie, no nie? I szczerze wam powiem, to jest niesamowite, jak wszyscy potrafią bez żadnego stroju do nurkowania tak bardzo mocno wstrzymywać oddech na tak wielkiej głębokości. No może oprócz znaka zapytania ona nosi teraz jakiś... strój do nurk... O, shit! Znowu okonie nas atakują, wypierdzielać! I koniec! Będzie dziś ryba na obiad. Hell yeah! Sfery zawsze na propsie. Tak więc no, walki tutaj są losowe, nie tak jak w Personie 3, że... widzisz przeciwników, możesz ich pieprznąć i tak dalej. Nie, tutaj wszystko dzieje się... Po prostu łazisz i ekran się rozsypuje. Słychać muzykę. Tą zarąbistą muzykę. I pist, jesteśmy w walce. Właśnie, chciałem te cheaty zobaczyć. Moment. Jak się do nich wchodziło chyba. Właśnie, funkcje specjalne. O fuck, moment. Turbo, użyj tej funkcji, aby przyspieszyć grę 2 lub 4-krotnie. Nie ma to wpływu na scenę i filmy przerywnikowe oraz na poruszanie się w menu. To jest do dupy! Po co mam przyspieszać walkę, skoro i tak ona jest szybka? Doładowanie. Postacie zostaną doładowane. F2, by aktywować. Częstotliwość. O to mi się przyda! Autowalka. Będą walczyć same. Ukryj HUD. Chwila. Od F1 do F5, tak? Autowalka. Ukryj HUD. A, okej. Okay. Wolę zostawić to. Częste walki, brak, normalne, częste. Dam normalne. Doładowanie wyły. Ale co te doładowanie robi? Chwila. Czy tam nas uzdrowiło, czy nie? Chwila, zobaczymy w walce. Zbadaj. Jestem inżynierem, wiem co robię. Bum, bum, bum. Hell yeah. Dobra. Let's fucking go, ponieważ siara, że chuj. W sumie to ja umiem pływać. Całkiem dobrze. Tylko, że z moją kondycją jest coś nie tak. Zgaduję, że to pewnie dlatego, że jestem puszysty. Ha! Użyję na was granatu pod wodą! Pist! Ale wciąż nie wiem, co to doładowanie robi. Może podczas walki muszę tego użyć. Kurde, Tidus nic nie zrobił, więc o, dobra. Właśnie na tym polega to, że jeżeli ktoś nie będzie brał udziału w walce, czyli nic nie zrobi podczas jego tury, to znaczy, że nic nie dostanie. Niesprawiedliwe, ale co zrobisz? Przynajmniej w tej grze, w tej części dostajemy ten expa za bossów. W 8 i w 9 na przykład właściwie nie ma expa za pokonanie bossów. No, w 8 na 100%, w 9 może jest, ale nie jestem pewien. W 9 też dawno nie grałem, w 8 zresztą też.
Cóż, pewnie dla was to tylko i wyłącznie jakieś numerki są, ale dla mnie to coś więcej niż numerki. O. Hentai!